powinna być dla każdego z nas taką okazją do dobrego rachunku sumienia, do zastanowienia się nad tym, jak w gruncie rzeczy perfidna jest natura ludzka, jak wielka złość, gniew i niedoskonałość jest w człowieku, jak wielkie jest jego zadufanie w sobie i jego grzeszność, jak wielki jest egoizm i dążenie do grzechu. Ta przypowieść pokazuje nam, jak łatwo jest brać i jednocześnie jak trudno jest dawać drugiemu człowiekowi, jak trudno przebaczać drugiemu człowiekowi każdą winę. To jest, można powiedzieć, problem każdego z nas. Każdy z nas ma takie momenty w życiu, kiedy nie potrafi przebaczyć drugiej osobie, kiedy trzyma w sercu jakiś żal i związany z tym smutek do innych osób z powodu tego, że coś tam jest ta osoba winna. Wystarczając od przypadków, kiedy wydaje nam się, że ktoś jest nam coś winien, to na pewno każdy z nas miał w życiu takie sytuacje, że ktoś go oszukał, że ktoś nie spłacił długu, że ktoś jest coś winien. I prawdziwą chrześcijańską reakcją jest właśnie takie przebaczenie serca. Oczywiście, jeżeli jest coś do oddania, to można się o to upomnieć, chociażby po to, żeby winowajca nie miał grzechu. Niemniej jednak trzeba przebaczyć, trzeba zapominać urazy i krzywdy, chociażby dlatego, że to, co nas spotyka, całe zło, które nas spotyka, niewdzięczność ludzka, która nas spotyka, jest wyłącznie czymś, co jest bardzo, bardzo niewielkie, czymś, co jest w gruncie rzeczy również przez nas zasłużone, bo o ile my nie potrafimy przebaczyć innym osobom, zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz dług w stosunku do Pana Boga jest o wiele większy, jest tak wielki, że nie jesteśmy w stanie go spłacić tutaj własnym życiem, własnymi uczynkami. Grzech jest czymś tak ciężkim, zwłaszcza grzech śmiertelny, który w ogóle pozbawia przyjaźni z Panem Bogiem, pozbawia łaski, że nie jesteśmy w stanie z własnej siły, własną modlitwą tego grzechu odkupić. Jesteśmy po prostu za mali, żeby spłacić nasze długi. Jesteśmy zbyt biedni w sensie duchowym, żeby kiedykolwiek spłacić najmniejszy nawet grzech, zwłaszcza grzech śmiertelny. I to Pan Bóg jest tym, który darmo daje nam łaskę. Łaska, którą On nam daje, przebaczenie i Krzyż Święty są rzeczami, które On daje nam zupełnie za darmo, na które my w ogóle nie zasłużyliśmy, które jesteśmy absolutnie, absolutnie niegodni. I stąd musi brać się nasza jak największa wdzięczność do Pana Boga i zapominanie. I wtedy łatwiej nam będzie zapominać o krzywdach ze strony innych osób, bo wtedy zdajemy sobie sprawę łatwiej, że inni zawinili, ale my jeszcze bardziej i powinniśmy być raczej wdzięczni Panu Bogu za to, że spotyka nas niewdzięczność. To jest też dobra okazja, by uświadomić sobie, jak my jesteśmy w stosunku do Pana Boga nieuczciwi, jak bardzo wiele od Pana Boga chce. Pan Bóg jednocześnie, jakkolwiek daje nam wszystko za darmo, łaskę za darmo i zbawienie za darmo, to jednak chce, żebyśmy z tą łaską współpracowali. On zasadniczo jej nie potrzebuje, nie potrzebuje naszych uczynków, a jednak uczynił je koniecznymi do tego, żebyśmy byli zbawieni. I wiara bez uczynków jest martwą. Jakkolwiek same w sobie te uczynki nie mają wartości przed Panem Bogiem, to jednak znowu przez litowanie Pańskie On daje nam tak tyle łaski, ile my jesteśmy w stanie wziąć, na ile odpowiemy. Daje nam tyle łaski, ile potrafimy tylko przyjąć i na które potrafimy zasłużyć. Tak więc paradoksalnie, nie potrafiąc nic zasłużyć, możemy sobie zasługiwać tutaj na ziemi, zasługiwać przebaczenie dla samych siebie i dla innych tuż nawróceni. Stąd też dzisiejsza niedziela, która jest niedzielą misyjną. Co to jest misja? Czym jest misja? Otóż na początku przede wszystkim jest misja szczerym nawróceniem. Jeżeli misjonarze kiedyś wyjeżdżali do dalekich krajów, to po to, żeby nawracać, po to, żeby skruszać ludzkie serca, żeby poprzez głoszenie Ewangelii, poprzez głoszenie nauki Kościoła, poprzez szafowanie sakramentów zbawiać innych ludzi. Ale ta skrucha, ten żal za grzech jest na początku i związane z tym szczere nawrócenie, mocne postanowienie
Poprawy. Dlatego każdy, kto chce być misjonarzem, kto chce uczestniczyć w misji Kościoła, w misji zbawienia dusz, musi zacząć przede wszystkim od samego siebie. Misjonarz, który sam siebie dobrze nawróci, będzie potężnym dziełem, potężnym narzędziem w ręku Pańskim. I tę misję możemy zacząć już dzisiaj, nawet w zamknięci małej izdebce. Tak jak Święta Tereska, Czciątka Jezusa, została ogłoszona patronką misji, choć całe życie była zamknięta w klauzurze, w karamelu, tak i my mamy w jakimś sensie do niej zadanie podobne, bo przede wszystkim musimy samych siebie uświęcić, musimy się modlić, musimy odnowić naszą przyjaźń z Panem Bogiem, a wtedy wiele dusz otrzyma łaskę. Zadanie, które nam tutaj zostało dane, to jest również zadaniem pomagania tym, którzy są najbardziej bezbronni, którzy nie mogą już się nawrócić, ale którzy mają do odcierpienia za swoje grzechy tutaj na ziemi. Chodzi mi o dusze czysto cierpiące, te dusze, które zmarły w stanie łaski, bo niestety pamiętajmy, że każdy, kto umiera w stanie grzechu śmiertelnego, idzie od razu na wieczne potępienie, a każdy, kto umiera w stanie łaski, prawie każdy idzie do czyśćca. Mało jest osób, które czyściec ominie i można powiedzieć, że 99% dusz idzie do czyśćca i za te dusze musimy się modlić. One już nie mogą zasługiwać, nie mogą same sobie pomóc, mogą jedynie cierpieć, a to oznacza długi pobyt w miejscu straszliwych kaźni, gdzie za każde drobne przewinienie, przestąpienie przykazania Pańskiego cierpi się o wiele bardziej. I tutaj na ziemi to, co cierpimy, jest w gruncie rzeczy czymś bardzo, bardzo małym, bardzo niewielkim. To cierpienie jest niczym w porównaniu z cierpieniem duszy w czyściu cierpiących i niech to da nam odwagę, przyjmowania jakichś drobnych pokut, jakichś niewygodności życia, tych wszystkich problemów, z którymi codziennie musimy się uporać. Niech w ten sposób będziemy bardziej gorliwi, bardziej ofiarni dla tych naszych braci, dla tych naszych sióstr, które bardzo potrzebują naszej pomocy i odwdzięczą się nam w sposób bardzo, bardzo obfity, jeżeli, zwłaszcza gdy wyjdą już z czyśćca, gdy będą triumfowały razem z Panem Jezusem, z Najświętszą Marią Panną, to na pewno będą pamiętały o tych, którzy pamiętali o nich za życia. Mówimy się za te dusze, módlmy się za to, żeby również Chrystus zatriumfował. Za tydzień mamy Święto Chrystusa Króla. Już teraz robimy wszystko, jak katolicy, którzy wierzą, że Bóg jest Panem i Władcą, że Chrystus ma prawo rządzić każdym człowiekiem, każdą duszą w osobności, każdym państwem, narodem, każdą rodziną, każdą jednostką społeczną, każdą organizacją, bo On jest Stworzycielem i On jest Odkupicielem, który przelał swoją przenajdroższą krew za każdego człowieka. Dziękujmy Panu Jezusowi za to i zróbmy wszystko, żeby być godni tej przenajdroższej krwi Chrystusa, miłości Pana Jezusa do nas. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.